Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku, siódmym z Deforesta. Wyjmij mi toporek, nie umiem wyjąć, weź ten, tamten chyba dalej zbugowany i będzie chyba do końca tej wersji. I tak, nie ma pancerza, szkoda wielka. Nie ma, chodź tu. Czemu cię mogę... Oluj. Aha. To było dziwne. Dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj, tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, postanowiłem, że wyruszymy w jakąś podróż. No nie będziemy tu do końca tej wersji bezczynnie siedzieć i czekać i budować. Bo to nie ma sensu, a wersja tuż następna. A chciałbym w nią sobie pograć. Dlatego tak. No nie wiem. O, wziąłem królika. Przypadkowo. Szczerze mówiąc, nie chciałem, ale okej. Trzeba będzie sobie coś zjeść. A zjedzmy tą rybkę surową. Nie wiem. A i co z tą rybą? O, ryba poszła w pizdu. Tak najlepiej. O, można kilka naraz smażyć. Fajnie. Naprawdę fajnie. To zjemy podwójnie. Podwójny Big Mac z rybą i królikiem na wynos. Tak, no. Zjedz to. A nie, żartowałem, królik się może palić. Ała! Oż ty! Ała, Oż, kurde, żeśmy się załatwili. Dobra, mniejsza z tym. Okej, czyli gotowi do podróży. Teraz tak, mamy... Dokładnie, mamy... Tu jest jedno, tu drugie. I tu trzecie, czyli... Teraz możemy dokonać wyboru i pójść w trzech kierunkach. No wiadomo, jak pójdziemy w tamtą stronę, to będzie w cholerę morza. Pójdziemy w tą stronę, zobaczymy co się stanie. A jak pójdziemy w tamtą stronę, to uważam, że tam będzie chyba najciekawiej i idziemy właśnie na... czekaj, gdzie mamy słoneczko, bo słoneczko nam określa północ. To tu mamy północ, okej. Tu mamy północ, południe. Dobra, idziemy na... Zachód, że tak już to mogę powiedzieć. No dokładnie wam nie określę, jak idziemy. Jakbym miał taki kompasik albo mapę, to już bym wam dokładnie wyjaśnił, gdzie idziemy, w którą stronę. Ale dobra. Sobie tak trochę oblukamy. Idziemy w podróż po przygodę, tym razem już taką poważniejszą. Ha? Fajne masz trampki, trzeba ci przyznać. Z Adidasa czy z Lumpeksu? No to pytanie, dobra. Końsy. A propos FIFA, no nie będę wam mówił. Jutro się dowiecie, co mi się stało. Jutro może nawet nagram taki specjalny odcinek. Jak to było w przypadku Diego Costy. Tyle mogę powiedzieć, że niejednokrotnie mi się trafią Miller w informie, ale zobaczycie, jakie inne cudo mi się trafiło. Zagrałem im, naprawdę jest różnica. Zobaczycie, po prostu nagram sobie jedną ligówkę innym składem. Oczywiście z informem na czele. No nie powiem wam, chyba że zgadniecie, to już będzie po niespodziance. Ach, trzeba było skosić to gówno. Co to jest? Aha, to do tworzenia bombek. Lekarstwo. To kamienie. Gówno. Dobra. O, martwy kanibal. Żebym już nie wstał więcej. No nie mogę znaleźć pistoleta. Strzelał sobie flarami. Cholera, ale jest też w pizdu lekarstw i to jest dobre. Tu chyba kamień, tak dokładnie.
No to idziemy cały czas w tą stronę przez plażę. Co to tam mamy? To ja już myślę. Ty, jaskinia. Wchodzimy, nie? W dupie mam to, co mi się stanie. Czemu on nie może tam wejść? Dobra, teraz użyj latarki. Tak nam każą. Dobra, ale może nie takiej latarki. Może bardziej taką by się opłaciło. O! O kurde. Idziemy na własną odpowiedzialność. Od razu wam to mówię. Jak teraz zginiemy, to jutro nie będzie deforesta. Dobra. O kurde, to będą takie lekkie spadki FPS-ów, ale to się nie przejmujcie tym tak bardzo. Nie zważajcie na to. O kur! O ja pierdol. No i teraz właśnie w tej sytuacji mamy niezłą przejebkę. Dobra, oni będą się bugować w cholerę. O, mamy mołotową. Zarzućmy. Jebło. Troszkę źle, ale możemy jeszcze zaprojektować kilka. I co to było? Nie, nie to, kurde. O, to było to. Dobra. Jeszcze jedną taką pizgnimy. No nie, no geniusz jesteś. Jeszcze raz. Teraz nieco. I to powinno palić. Kurde. Zarąbiście. Jeszcze tak z kilka sztuk zrobimy. Dobra. I teraz trzeba popizgać w nich. O! Zajebiście. Pentakill. No co dansujecie? No, no ja bym powiedział nawet hexakill. Albo penta, nie wiem. Ale przynajmniej ich pospalałem. Poszło. Co z latarką? Gdzie latarka? Latarkę odpalaj. Dobra, ale się czerwono to zrobiło. Aż za czerwono. Ostra czerń. Czyli da się ich w ogóle stamtąd pościągać? O, tu na stół wskoczyłem. Coś podniosłem. Nie wiem tylko co. Ale to jest mniejsze o to. A, nie da się ich niszczyć w powietrzu, dobra. Co wy tu macie? Pićko. Dobra, trzeba to zniszczyć. Ale w końcu coś się dzieje. Dobra, bierzemy takie sobie składniki. Ja nawet nie będę brał części ciała, bo mi się to nie opłaca. Końców trzeba brać. Bo im więcej końców, tym więcej sypendę. Paczek otwierał. A szansa na trafienie piłkarza jest taka obojętna, tak powiem. Aport, kanibalu. Kurdem. Czy nie będzie tak czerwono? Czekaj, jak zrobimy tak. O, a teraz tak. No nie, musi być czerwono. Przeszkadza mi to strasznie. Ale nic nie poradzę. Ty, laptop tutaj? Kurde. No, nie mogę tam wskoczyć. Co to za jakieś papiery? Aha. Dobra. Tu mamy ten. Laptopa, no fajnie, no. Ktoś tutaj chyba musiał żyć. Jakiś może ten Eskimos, kurde. Eskimos z laptopem, no. Ja dobra, trochę trzeba pomyśleć. Co tutaj dalej robić? Kolejny laptop, kurde. Ten Bill Gates to chyba już postradał zmysły. Do tego stopnia, że chyba, kurde, zaczął rzucać tymi laptopami, gdzie popadnie. Czyli tu jest chyba drugie inne wyjście z sytuacji. Gdzie my to się kierujemy? Żebym ja się potem nie pogubił, bo ja naprawdę. U mnie to jest cienko z orientacją. Nie no, żartuję.
Wręcz przeciwnie, dobrze jest. Tylko kwestia taka, czy ja. Dobra. Ło, ściało. A to chyba tak musiało. Dlaczego ta latarka moja świeci na czerwono i ja tego nie ogarniam? Aha, jesteśmy w krwi. Dobra, może schować. Przydałoby się wykąpać do studenki, żebyśmy nie nabawili się zakażenia. A, to my jesteśmy niedaleko, dobra. Czyli tutaj jaskinia prowadzi. Dobra, ale wracamy się, to nie jest koniec przygód. Co wy to myśleliście? Napijemy się jeszcze takiego sweetie alkoholu. Czekajcie, przydałoby się jeszcze patyki wziąć i zrobić jakieś ognicho. Mamy kamienie w ogóle? Mamy kamienie, mamy patyki, dobra. To teraz zrobimy tak, gdzie jest ta jaskinia? Ty, a my przypadkiem się w tym miejscu nie lokowaliśmy? A to chyba w poprzedniej wersji. Tak, bardzo możliwe, że to było w poprzedniej wersji. Dobra, mniejsza z tym. Kurde, latarka. O, i ta normalnie świeci. Robimy coś takiego. Trzeba będzie. A może najpierw jak już będziemy tam, bo tutaj to jakoś mi się za bardzo nie opłaca robić ogniska. Albo takiego chwilowego gówna. Dobra, teraz jesteśmy tutaj. I chciałbym zrobić taki checkpoint. Tylko jak ja to ogarnę? Moment. No na pewno nie tak. No musiałbym liście pozgarniać. Dobra, gdzie to mniej więcej ma być? Aha, tu mi tego nie zrobi. Czekaj. Nie, to niech będzie tutaj. Aha, dobra, czyli żeśmy w ogóle do dupy to załatwili. Nieźle. No, po prostu nieźle. Dobra, w dupie to mam. Idziemy. Idziemy po dalsze przygody. Ale tu masz zgładzić. O. Ale ognisko powinniśmy zrobić, bo jak my tu zgłodniejemy całkowicie, to będzie katastrofa. Teraz mamy problem, bo kurde, w tej jaskini to my nie możemy robić sobie ogniska. Super, nie? Dobra, trzeba będzie to tak zrobić. Widać, że nie ma za bardzo jak. A, tu jakiś człowiek martwy. A, końcy. O, jest! Jest to, czego szukaliśmy. Super. To mamy już pistola. Ale przydałoby się to powiedzieć, bo ja bym to ciało wolał odkrajać, bo jak nas zaskoczą, no to nie będzie za pięknie. W ogóle w pizdu walizek to przydałoby się też je jakoś odpalić. Może coś się w niej ukrywa. Zjedz batoniki. O, dobra, mam batony, to jeszcze z nich możemy wyżyć. Wyżyć tą balę. Gdzieś jeszcze jedna walizka była. Albo mi się zdawało. Tu było. O, są tu jeszcze walizki. Dobra. Okej. Okay. To jest następna. O, batony chyba. Ale masz otworzyć. Dobra, piłeczka. Dobra. Git. I teraz tak, tu już przeszukaliśmy dość obszerną część. O kurde, się wyczerpuje latarka, trzeba jej dać baterii. O, i zajebiście. I możemy dalej iść. To w ogóle da się zabrać? Nie. I ogólnie rzecz biorąc, ekspedycję przeprowadzamy pierwszy raz w takiej jaskini, osobiście ja. I znaczy widziałem i samu, jak
tam wbijał raz do tej jaskini. No tam to trzeba było mieć od razu już flaregana, ale jako że mnie się nieco bardziej poszczęściło, to znalazłem w tym miejscu. A teraz tak. Aha, to było puste, ale jakiś taran. Czy kij wie, co to jest? Końce. Dużo końców w tej jaskini trzeba przyznać. Te krople wody, z odgłos... O! O! Proszę bardzo! O kurde! No. No, no. To ładny toporek. No. I teraz da się. Czekaj, da się nim niszczyć? Zniszczyłem! Dobre. Sorry, że ze podjar, ale to działa. Ty, ale tego się nie da zniszczyć. Dobra, to się jeszcze da. Zajebiste. Trzeba przyznać. Interakcja nowa, całkiem przystępna. Dobra. Ale żeśmy sobie chyba zrobili przejście w ten sposób. To też da się zniszczyć. Pięknie, nie, no nie wierzę. Jeszcze tutaj. No ładnie, kurde, odkryliśmy nowe przejście do jaskini. No właśnie, przydałoby mi się coś w formie checkpointu. To jest dla mnie bezpośrednie ryzyko. Dobra. Pewnie jakiś tutaj archeolog przebywał w tych jaskiniach i czegoś szukał. Ale w dupie. Tu kolejny. O kurde, tu widzę, że tak brutalnie został potraktowany, że wbił kogoś, tego człowieka, w skałę. Możliwe, niemożliwe, ale jest to możliwe. Dobra, tu jakaś skrzynia, kurde. Zespawana z, kurde, siana. O, ile tu jest flaw. Kurde, w cholerę. Głodni jesteśmy. Batona jeszcze zjedz. Trzy batony jeszcze pozostały. Musimy jakoś przetrwać, zanim to wszystko przeszukamy, ale kurde, ładnie. Dobry lucik. Całkiem dobry. Ale toporek pokazał nowy tryb interakcji. I to naprawdę zafascynowało mnie. Bo mało takich gier jest, gdzie kurde coś się znajdzie, potem to się zadupi. No dobra, są na pewno typowe RPG, ale to akurat mi się spodobało. No tu znowu w cholerę flareganów, znaczy tych amunicji do flareganów. Dobra, idziemy dalej. Jaskinia się ciągnie ciągle. I to mi się podoba. Im dalej, tym bardziej ryzykujemy życiem. O kurde, tu powinna być teraz interakcja ze ślizgu. Bo to by pobudziło jakby chęć dalszego podróżowania po jaskini. Tu jakaś czaszka. Za świeczką. Kurde, to jakiś tutaj rzeźnik tyle tych stołów narzucał? Czy to jakiś Hulk? O luj. Tyle tu tych stołów. Szkoda, że ich nie można niszczyć. Ale to pewnie jakiś secret top. Czy top secret przejście? Czekaj, no idziemy. Jestem ciekaw, co tutaj będzie. Żeby mi jakiś screamer nie wyleciał. Bo ja tego się najbardziej obawiam, gdy jest ciemnica. Dobra, idziemy. Jak przygody mnie będą tak interesować, to odcinek będziecie mieli gwarantowanie długi. Jaskinia się cały czas ciągnie. Trochę mnie to zaczyna denerwować, ale no, przede wszystkim muszę być pewny tego, że no przetrwam. Dobra, przynajmniej wiem, jak mam wracać. To jest najważniejsze. Ta
teraz nie wiem, czy my dobrze pójdziemy, czy my też źle pójdziemy. Przesprintuj to. Kurde, teraz się czuję trochę jak w labiryncie. Tak wam powiem szczerze. Ale idziemy na ślepaka. Tak w końcu ma być. Dobra. Gdzie my to docieramy? Ło, trochę była podcinka, ale to nie szkodzi. No i coś mam wrażenie, że docieramy na ląd. Ta. Dobra. Gdzie my tu się znajdujemy? Dobra, lepiej nakłócanego. Bo wtedy się możemy przez to przemieścić. O kurde! Fuck! Fuck this shit. Dobra. Płyniemy teraz. Jest tu jeszcze jednego batona, bo ty widzę, że zaczynasz cholerek gwiazdożyć. Dobra. Nie dałoby się szybciej podpłynąć? Dobra. Jeszcze nie ma tego lądu. Jezu, jak ta jaskinia się ciągnie. To jest niesamowite. O, w końcu. Dobra, mamy nockę. Ło! Się musiał tu świat wyrenderować. O kurde, jakie przecinki. Przecinki, przepraszam. A, latarka się prawie rozładowuje. Trzeba wzmocnić. Dobra. Teraz tak. Widzę jakieś kontenery, a te kontenery już mi są znane. To jako, że już je widziałem, to sobie zobaczymy przy okazji. Może coś tu się ukrywa. Ale dobrze. Dotarliśmy gdzieś dalej. A to znak, że tu coś może się jeszcze znajdować. Końcy, cieszę się. Przynajmniej tutaj przy tych kontenerach mogą się cuda znajdować. Nic. O, ale tu możemy sobie już ognicho zapalić. Takie na szybko. Tylko jak my przetrwamy. Dobra. Teraz trzeba będzie coś zjeść, żebyśmy kurde nie głodowali. Dobra, taki króliczek. Dobra, podpalamy. I powiem wam tak, że no naprawdę dzisiaj się fajnie grało w The Foresta. Mówię tak dlatego, bo może jednak się skończy ten odcinek wcześniej. Najwyżej jutro jeszcze coś bym nagrał z tego The Foresta. Miał być Dead Space w tym tygodniu, ale no jak widać nie wyrobiłem się z czasem, jakbym chciał. Teraz tak, trzeba stąd wyjść. Tu jakieś napoje. Dziwne, że ja to podpaliłem tak sobie. Co ja... Aha. Kolejny bóg w The Foreście. Ty, przecież jestem 10 metrów od tego gówna? Nie, dalej podpalam, kurde. To nie, no inaczej. Kurde, podłożę krzemienne ognisko pod stopami prezydenta. Nieważne jakiego, byle jakiego. Takiego prezydenta X. I kurde, odejdę od niego 3000 kilometrów. Kurde, jestem u siebie w domu, a cyknę se fajeczkę. I kurde, prezydent X się podpala. A on nawet nie będzie wiedział, kto i jak. Dobra, w dupie. Bierzemy w pizdu flar. Mamy EQ naprawdę wyposażone po cholerę. Znaczy, do cholery. Nie no, fajnie, fajnie. My nawet zapalniczki nie mamy. To jest najlepsze w tym wszystkim. Aha, tam nie wejdziemy pewnie. Nie. Czyli latające. O kurde! To jest ta. Ten. Są Power Rangersi, tylko w formie żółwi. To jest czerwony ich przewodnik, taki trochę jak Papa Smurf,
ich prowadzi. O, tam światełko, tam światełko masz. Macie. Dobra, możecie iść, gnoje. Jak nic już nie będzie do roboty, to skończymy odcinek. Ja mówię wam poważnie. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja tak długo tego Deforesta jeszcze nagrywał. I szczerze mówiąc, najchętniej to teraz wróciłbym się do domu. Tam zapisał i zakończył odcinek. Dobra, to tak, sprawdziliśmy jaskinię. Trochę lutu było, walki mało było. O dziwo, bardzo mało. Ty. Ej, to kanibal. O kurde! Coś świecisz mi po oczach. Czekaj, ja sobie zapalę latarkę. Zobaczymy jak ten topór sieka. O kurde. Dzień się zaczął i stado kanibali. No który? Który czy która pierwsza? Czy pierwszy? Ło! O kurde! O żeż w cholerę. A no to. Dobra. Zbuntowała się. Ale dobra, przydałoby się zmienić toporek, bo on nie jest właściwy. Spieprzej. No ju, o kurde, o ju, 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 ju. Nie. Jak 3 na 1 to się tak bawić nie będziemy. 4 na 1. O żeż, kurde, nie. Tej, flara. Flara teraz jest jedyną nadzieją na to, żeby ich rozpieprzyć. Czekaj, zjedz batona. Nie łapę, ty idioto. Dobra, teraz kurde się zabawa skończyła. O, no to. Już je was to zniszczę. I nie będziecie już się tak śmiać. Kurde! Dobra, trzeba jeszcze raz założyć. Zadarli z niewłaściwym człowiekiem. Już mi zaraz odłupiemy. Jebło. Ło. No, te kanibale to naprawdę nie wiedziały, że mam jeszcze tajną broń, która no robi siekę destrukcyjną. Że tak to już określę. Weź załóż z powrotem, jeszcze zaskoczmy. Czemu to coś nie może strzelić? Oj! Oj, 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 nie, 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 nie. Oj, ja, ja, ja. Sorry, że tak mówię dziwnie, ale kurde. Czyżby ammo nam się skończyło? Weź ty spieprzaj. Won. Czekaj. Jest żebatona. Kurde. Spier. Dale. No i rudy. No ty. O kurde. O szwak. Batona zjedz. I medykamenty od razu. Nie kurde. Tak się bawić nie będziemy. Czemu mi to nie chce działać? Fajnie, jeszcze jesteśmy w krwi. Mało tego było. Dobra. Czemu to już nie może ruszyć? Sorry, że klnę, ale już jestem zły. Wściekły wręcz. Dobra, idź ty z tym toporem i najp. Bo zabawa już się tu skończyła. O kurde, ile tutaj głów. Aha. Nie masz gdzie uciekać, kobieto. Ulica jeszcze. Ty! A! Ty kurde! Co? Co ty kombinujesz? Ty kanalio. No, zdychaj. Miej zdychnąć. Dead. Kurde. No nie! Tak się bawić nie będziemy, no. I znowu to samo.
I to już jest paranoja. Chuj. Dobra, kończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dobiegniemy jeszcze do domu i kurde kończymy. Do... Na samym odcinku pójdziemy w drugą stronę, czyli na wschód. I zobaczymy, co tam się kryje. Nie, ja już tam dalej nie idę, bo kurde... Im bardziej się wtłaczam w bójkę z tymi debilami, to ja już po prostu wiem, że jest duże prawdopodobieństwo zgonu. Już widzieliście, dwa razy kurde patrzyłem się na szaro. No normalnie jakbym już kurde za mało miał dostać. Dobra, tylko dotrzemy do domu. O ile to można w ogóle określić domem. Ale dobra, już jest widoczne. To jest najważniejsze, tylko tam dobiec i skończyć. No, ja już po prostu nie chcę się bardziej wdrążać w bójki. Im bardziej to robię, tym szybciej będę ginął. A zginąć jeszcze tu nie zginąłem. No dobra, tam zginąłem dwa razy od buga. Kurde. Nie będzie mi tu zbugowane ścierwo. No, no broń się! Co za łeb kretyński. Dobra. O kurde. Aha. Czyli nas jeszcze... Nie, no jeszcze nas porwali. Super. Chuj, super. Idziemy, jesteśmy. No mieliśmy już odcinek skończyć. Tak się bawić nie będę. Kuźwa, super. No po prostu super. Chcieliście tego, macie. Ja szczerze mówiąc nie chciałem tego. Ale jak widzicie, kurde, kanibale są do wszystkiego zdolne. Weź to wychlej. Teraz jak my mamy się stąd wrócić? Hmm? Pomysły? Any ideas? O kurwa, nie. Z tym nie będę walczył, nie. Spierdalaj. Nie idź nawet za mną. Nawet, kurwa, nie idź za mną. Tylko spróbujesz, to już po prostu jesteś trupem. Broni mnie to? Czekaj, mamy flarę? Działa? No to nie działa, no kurde, weźcie mnie, zatłuczcie. Bo ja już po prostu nie mogę, nie wyrabiam. Aha. Wszystko fajnie. Chcę stąd wyjść. Kuziwa. Tylko najpierw to gówno muszę zarąbać. Bo mamy jeszcze mołotowa. Niech tylko to badziewie ośmiornicze podejdzie. Już jest. Fuj, jakie to jest paskudne. Fuck this shit. Dobra. Rąb to dziadostwo. Jak się to bydle wytrzymałe. Fuj. Aż mnie ręka rozbolała. Kurwa. Teraz jeszcze baterię muszę wymienić. Latarka postanowiła się rozładować. Yeah. O. Musiał mi strzelić porządnie. Ja pierdolę. Z czym ja miałem tu do czynienia? Ach. Jeśli tego będzie więcej, to ja uciekam. Ile będę miał sił w nogach, ale będę uciekał. Dobra, teraz idziemy w tą stronę. Chcę stąd jak najszybciej uciec. Chociaż mam dosyć tego miejsca. Bylebyśmy kurde dotarli do celu. No jeszcze. Ała! Kurde, jak nas podbiło! Co za dziadostwo. Tak się bawić nie będziemy. Czemu ja tak głośno słyszę ten deszcz pieprzony? Dobra. Ja już nawet nic tu nie podnoszę. Ja tylko. Nie no, wy chyba se jaja robicie. Aha. Dobra. Tobie też. Nic nie umiesz. A tyle żarłaś przez całe życie. Kurde, babka to ci musiała gotować dniem i nocą. Żebyś ty kurde urosła na takie parszywe ośmiornicze
Gówno. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Idziemy i już kurde chcę mieć to za sobą. Bo mam wrażenie, że... No, nigdy tego nie skończę. Dobra, idziemy, jest. Jest, kurde, zbawienie. Zbawienie przyszło. Dobra, zgaś tą latarkę. Niedaleko? Jest, kurde. Raj obiecany. Te kanibale mi tu nie powinny leżeć. Bo nikt im nie użyczył tutaj miejsca odpoczynku. Dobra, ja już chciałbym się pożegnać, zapisać postępy i jutro wyruszamy na wschód. Albo jak chcecie, to możemy pójść nawet i na południe. Jak tylko chcecie, tylko po prostu kwestia tego, czy wy będziecie chcieli pójść na... żebym ja poszedł na wschód, czy na południe. Napiszcie mi najlepiej w komentarzu po określeniach manekinów. One właśnie te kierunki określają, te trzy, a słoneczko północ. I tak specjalnie to zrobiłem, żebyście i wy, i ja orientowali, gdzie jest jaki kierunek. Dobra, to się już tu żegnamy. Naprawdę odcinek był przerażająco fascynujący. Z tej strony był Skorpio, trzymajcie się, na razie, yo!